jak byłem mały, dawno, dawno temu, chciałbym wam opowiedzieć taką historię, jak byłem mały, bo wtedy świat wyglądał trochę inaczej. Wtedy mój dziadek kupował w aptece papierosy na astmę. Bo dziadek miał astmę i żeby ta astma była łagodniejsza, to w aptece sprzedawali takie specjalne papierosy na astmę. One może nie były takie dobre jak te normalne z kiosku Ruchu, ale za to były zdrowe. Minęło wiele, wiele lat, zanim naukowcy odkryli, że palenie jest szkodliwe. Minęło wiele, wiele lat, zanim się okazało, że palenie może powodować raka. Minęło wiele, wiele lat, zanim się okazało, że palenie może powodować też inne choroby. Od dziecka mówiono mi, że cukier to biała śmierć. Nie wiem skąd to babcia wymyśliła, ale babcia tak mówiła. I moja babcia postępowała wbrew temu, co mówili naukowcy. A naukowcy mówili cukier, krzepki. Dodawali wódka lepiej. Ale to już inna sprawa. I moja babcia postępowała inaczej. Mówiła, dziecko, nie wiesz. Nie wiesz. Tak od razu wszystko. Za jakiś czas naukowcy odkryją, że cukier to jest rzeczywiście biała śmierć. I moja babcia produkowała takie cudowne kulki. Cudowne kulki nie zawierały cukru. Zawierały rodzynki. Zawierały orzechy. Zawierały otręby. Zawierały owiec. I ten smak tych kulek wrócił do mnie po latach. Okazało się, że na świecie są mądre kobiety, które nie wierzą w reklamę, że cukier krzepi. Natomiast wierzą w naturę. I taka kobieta potrafi zrobić naturalną słodycz. I taka kobieta potrafi dać naturalną słodycz. I taka kobieta potrafi naturalnie podejść do mężczyzny. I dać mu tę rozkosz. Kobieta potrafi dać mu rozkosz. W całości. Życzę wam, abyście spotkali kobietę, która potrafi dać jej rozkosz. I to naturalną.